Witam serdecznie, Ludwik Montgomery. Zapraszam na drugą część multiodpowiedzi. Zaczynamy! Małgośka Lesiak. Powiedz, gdzie jest G? Jeżeli chodzi o mężczyzn, to w dupie. Niby mniej ludzi się tam kręci, a jednak łatwiej znaleźć, prawda? Przewrotne. Czy jest to jakiś cwaniak? Tak, proszę Państwa, nawet dwóch. Mareczek, Bartek, chodźcie. Może coś powiecie tutaj przed kamerką, nie? Zawsze tacy do przodu, kiedy kamerka włączona. Może teraz coś tutaj zaprezentujecie. I wierszyk powiecie, coś powiecie. Nie? Dobrze, szkoda. Co się stało z pszczółką Mają? No i tutaj przykra sprawa, proszę Państwa. Telewizyjny serial o przygodach pszczółki Mai był nadawany w latach 1975-1983. To było 30 lat temu, kochani. Maja nie żyje. Co powie tata, co powie mama? Na pewno wiele mądrych rzeczy, słuchajcie, rodziców daleko zajdziecie. Ile waży koń trojański? I już, proszę Państwa, raz, dwa, liczymy, mam tu kalkulator. Proszę Państwa, koń trojański według widzimisię archeologów mierzył mniej więcej 9 metrów. Długi był na 12, a szeroki na 3. Daje nam to 324 metry sześcienne. Jeżeli teraz przyjmiemy, że w jednym metrze sześciennym zmieści się około 3 mężczyzn, którzy absolutnie nie mogą się poruszać, daje nam to wynik 972 mężczyzn w koniu trojańskim, którzy absolutnie nie mogą się poruszać. Dodajmy do tego ciężar zbroi i masy takiego greckiego chłopa w czasach starożytnych. Mniej więcej 130 kg. Daje nam to 42 120 kg. Jeżeli teraz do tego wyniku dodamy jeszcze jedną tonę ciężaru drewna, otrzymamy wynik 43 120 kg. I tyle, proszę Państwa, właśnie ważył koń trojański. Przejdźmy dalej. Jak by to było, gdyby mnie nie było? Odpowiedź na to pytanie jest bliźniacza do tej, której udzieliłem w odcinku. Gdyby mianowicie lepiej. Stafo Łukasiewicz. Co się stało? Tego niestety nie wiem, ale słyszałem, że łazienka jest zamknięta. Karolina Fifkara. I co ja robię tu? Co ty tutaj robisz? Nie przypominam sobie, żebyśmy przeszli na ty, a ja prowadzę jeden z najpopularniejszych programów na moim osiedlu. Jest super, więc o co ci chodzi? Jeżeli jest super, to już o nic mi nie chodzi. To nie jest ptak, czy nie widzisz? Jak nie ptak, to może samolot, bo jak nie samolot, to na pewno Superman. Dlaczego Polacy najczęściej wybierają a***? Bo nam strzelać nie kazano. Piotr Werewka. Panie Płemierze, jak żyć? Ja mam dziwne wrażenie, że nie jestem do końca adresatem tego pytania. Ja wieczorem zadzwonię do pana Płemieła i dowiem się, jak żyć. Gdybym uzyskał jakąś satysfakcjonującą odpowiedź, wyślę panu maila. Rywka Gorzkowska. Kto ma dziecko? W nawiasie chyc o podłogę. Nie jestem do końca pewien, kto ma dziecko, natomiast wszyscy doskonale wiemy, kto tego dziecka już nie ma. Pozdrowienia z sali rozpraw. I pierwszych stron faktów. Kto to widział? Jeżeli ktokolwiek mógł to widzieć, to tylko moja babcia. Anna Wierzbicka. Czujesz to? Delikatnie. Kto jest Debeścia? Proszę Państwa, kierowca busa ze Skarżyska do Końskich. I to jeszcze nie wszystko, proszę Państwa. Ciąg dalszy nastąpi.